to przewrócić. Czego słyszysz? Zamek, co tu się było? Witam was, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal TV. Dzisiaj kręcę z miejsca, które było hotelem kiedyś. Ja znajduję się w jednym z pokoi tego budynku. No, dosyć długo funkcjonował ten budynek pod kątem hotelu. No i kto wie, co przebijało się właśnie, co działo się na terenie tego budynku. Ale co najistotniejsze, wziąłem dzisiaj ze sobą lalkę. Jak wiecie, wrzuciłem ostatnio shorta, na którym pytałem, czy chcecie taki odcinek, czy podejmę się takiego wyzwania. Dzisiaj to wyzwanie zobaczycie. Nie czuję się za dobrze, jestem słaby. Lalka jest już ze mną, ale jeszcze nie rozpakowana. Naprawdę ciężko się czuję, jestem tu już dosyć sporo godzin i mam wrażenie, że z każdą godziną pobytu tej lalki tutaj jest coraz gorzej, także nie wiem, czy w końcu zasnę i po prostu obudzę się i ta lalka po prostu spędzi tu ze mną całą noc, albo będzie za grubo i po prostu wyniosę ją do auta. Nie wiem, zobaczymy, także spędzę tutaj dzisiaj całą noc. Właśnie z tą lalką, znajduje się ona za mną, za chwilę ją rozpakuję. Na wstępie chciałbym zaprosić was do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Polish Paranormal TV. Jak dobijemy 200 tysięcy subskrypcji, kolejne mega wyzwanie, czyli polskie Blair Witch. Przedsmak tego mieliście na ostatnim odcinku, gdzie udałem się z Piotrkiem właśnie do Lasu Wiedźm. Naprawdę to będzie dopiero challenge. Ale co czeka mnie dzisiaj? Nie wiem, widzowie, nie czuję się na siłach, jestem obolały. Może to wynika po prostu naturalnie, a być może z obecności tej lalki. Sam Marcin, jak wiecie, wspominał, że wiele się dzieje przy tej lalce, wiele się dzieje w otoczeniu. Jezus, rozpakujmy ją. Zacznę może od podłączenia, słuchajcie, tracera obok mnie i odpalę termowizję i zobaczymy, czy coś zacznie się dziać, czy lalka zacznie zmieniać kolory na chłodniejsze, czy to cieplejsze, kiedy będę po prostu nawiązywał z nią pierwszy kontakt. Także dajcie mi chwilę na rozstawienie wszystkiego. Czy jesteś tutaj? Podobno straszysz. Lubisz straszyć innych ludzi. Przychodzę z szacunkiem dzisiaj się skontaktować. Termowizja odpalona. No dobrze. Pokażesz się dla mnie? Rozstawiłem tu taki przedmiot. Potrafisz zmienić temperaturę? Powiem wam, tam było zimno, tu jest gorąco. Jesus. Odmieniam, jestem w całkowitej ciemności. Wydasz jakiś dźwięk? Pokaż ludziom, jaka jest twoja siła. Nie atakuj mnie. Czuję jakieś szczypanie na plecach. Podobne jak wtedy na szyi. Proszę, wydaj jakiś dźwięk.
Co to kurwa było? Co to kurwa było? Mówisz. Nie skończę rozmawiać, proszę odezwij się. Jesteś mężczyzno. Podejdź tutaj. Czy jesteś przywiązany do tej lalki? Ilu was jest? Co to k***a było? Co to k***a było? Podejdź tu! What? Pojawia się głos mężczyzny, jak i dwukrotnie bardzo dziwny głos, tak jakby krzyk. Mężczyzna mówi, to jest ludzka. Zapamiętajcie to, ponieważ tej nocy taka sama nazwa pojawi się na innym przedmiocie. Podejdź tu! What? Co to k***a? Kto to krzyczy? Ha? Ale mam siary. Kto miał tą lalkę wcześniej? Czy ktoś dotknął jej włosów? He? Czy słyszysz mnie? Co? He? Wow. Wow. Łukaszu! Czy chcesz porozmawiać przez inny przedmiot? Przedmiot? Ilu was tutaj jest? Oni są. Skąd pochodzicie? Piekło? Głośniej? Skąd pochodzicie? Oh my god, drugi raz. Z kim byłem ostatnio na wyprawie? Miał tatuaże, znacie go? Czuję się jak w jakimś transie, co nie? Totalnie opadam z sił. O Boże. Były konkrety na pewno. Mężczyźni. Myślałem, że ten odblask to gdzieś coś się tu odbija. Najprawdopodobniej to był wyświetlacz Xboxa i już po prostu nie kontrolowałem tego. Naprawdę mam dzisiaj czujność strasznie pod tym kątem. Nie wiem.
Opłata mi to wszystko w figle, naprawdę. Było przedmiot, na pewno. Po prostu przy tym przedmiocie ja się czuję źle. Laleczko, mogę cię usłyszeć? Patrzy się wprost na mnie. Z każdą minutą czuję się gorzej. Bardzo ciężko złapać mi oddech. Same końcowe odpowiedzi na S-Box pokazują, jak bardzo jestem podatny i robię to, co mówią duchy przywiązane do lalki. Po chwili słyszę uderzenie niedaleko siebie, a miało być coraz gorzej. Kurwa, co to było? Ja pierdolę! Ja tu nie zasnę, ni chuj. Czekaj, się pójdę po inny przedmiot. Co to kurwa było? Potrafisz to zrobić jak ostatnio? Coś tam legitnie walnęło. To z tego pokoju. Nie wiem, z mebel strzelił. Chuj to wie. Jak odpowiesz? Wybierzesz jakąś literę? Tam zapalisz którąś z tych kul? Pokaż się. Ktokolwiek jest przy tym przedmiocie. Nie będziesz tu długo. Z kim chcesz rozmawiać? Napisz jego imię. Może nie ze mną. Padło. U. I U. Jaka następna litera? Kim chcesz rozmawiać? Jak you, nie? No ale nadinterpretacja. Proszę, wybierz następną literę. I-U-R. To cokolwiek ma oznaczać? Litery padają bez sensu. Nie potrafi się połapać. Znów widzicie to samo co wtedy. Tam jest Lutz. Nie. Nie wiem, czy tam jest. Lutz.
To było bardzo blisko do... Co ty chcesz mi przekazać? Ha? Co tu? Co tu? Ktoś tu wszedł? Hej! Szaleje. Zrzygam się chyba zaraz. Patrzcie, co się dzieje. Słyszę jakieś kroki i szaleje, jakby ktoś tam podszedł. Dobrze, spokojnie. Zmienimy tryb. Nic nie rozumiem z tego. Nic nie rozumiem. Wyświetlę wam te napisy. Dajmy na inny tryb. Spokojnie, odpowiesz mi na innym trybie. Wybierz jakie masz emocje, takie same jak kiedyś, w sensie wcześniej. Która twarz ciebie opisuje? Tak samo jak wcześniej. Co, ona cały czas coś wybiera? Zły? Smutny? Nie zdążyłem złapać. Widzicie, widzowie, sad, czyli smutny. Smutna i zła? To samo. Sad. Ja p***dolę. To jest niesamowite. Dwa różne miejsca. Jeden i ten sam przedmiot. Te same wyniki. Tak samo się owoj zachowuje. Świetnie, dziękuję. Wow. I co tu k***a jebło? Ja pierdolę. Cały czas. Smutny i zły. Smutny i zły. Powiedz mi, ile masz lat chociaż? Wskaż liczbę. Ile? 5? To jakaś większa liczba? 5? 57. Nic. To zapytajmy. Czy masz 57 lat? Jest to tak, no to nie. To zapal którąś z tych kul. Yes. Tak, padło yes. Niesamowite. Wybaczcie, widzowie. Ale jest źle. Mam takie ciary, tak opadam z sił, że czuję, że zaraz zemdleję. Ostro pobiera ze mnie energię. Słyszę jakieś dźwięki, już nie wiem, czy mi umysł plata w figle. Ja tu mam spędzić całą noc. Nie wiem. Jeżeli będzie za grubo, uciekam do domu, nie mam aż tak daleko. Spróbujmy innego urządzenia. Na odwoju mieliśmy cały czas konkrety. Nie było nic na literach. Nie było, słuchajcie, nic. Zaczęły padać litery, pojawiły się dźwięki i... jazda. Dziękuję ci za te odpowiedzi wszystkie. Czy oprócz ciebie, co jest do ciebie przywiązane, coś jest w tym mieszkaniu? Zapal którąś z tych kul. Jeżeli tak jest, to był hotel. Stało się tu coś złego? Dobra, idę po inny sprzęt, czekajcie. Nie wiecie, jak tu ciężko. Po prostu czuję się tak wyparty z energii. Nie wiem, co jest prawdziwe, co jest moim jakimś, nie wiem. Na razie dźwięki ustały. Będzie na nią nakierowany w razie odczytu.
czegokolwiek. Pana Ghostuba. Czy ta lalka ma 57 lat, to prawda? Wybierz jakieś słowo, które potwierdzi, że mnie słyszysz. Leżałaś w skrzynce kiedyś? Kopać. O kurwa. Chodzi ci o mnie? Kopnąłem o łóżko? Na GhostTube pojawiają się odpowiedzi, pada skrzynka i kopać. Czy chodzi o pewną skrzynkę, która została gdzieś zakopana? Ogólnie wolę tą lalkę trzymać w jednym miejscu, żeby ta energia się nie... Co? Judith! Angielskie imię po polsku? Ale jest żeńskie. To twoje imię? Żałosne. To jest ten przedmiot, jest żałosny? Jeżeli ci się nie podoba, usunę to. Wystarczy, że powiedz usuń. Lub zabierz to. Nie ma problemu. Nie chcę cię denerwować. Możesz go przewrócić. Czego słyszysz? Też go słyszę. Dokładnie, on wydaje dźwięki. O, ciekawe. Możesz nim kierować. Spróbuj. Ha, dobre. Sterujesz jego oczami. Już się na chwilę zatrzymał, czy co? Pixel. Przewróć go, jeżeli nie podoba ci się on. Irytuje cię. Później. Co? Później go przewrócisz? A gdzie teraz jesteś? Na Onvoyu. Bardzo podobne odpowiedzi. Działam w jednym sektorze i tak jest najlepiej. Jako że miernik już wyłączyłem, głosy, w ogóle dźwięki na razie ustały i dobrze, bo naprawdę już serce mi waliło jak dzwon, uwierzcie mi. Jak dzwon. No dobra, myślę, że Sira odpalmy, dawno nie było. Oczywiście dalej kamera będzie na lalkę. Kieruję ją po to, żeby... Kieruję tą kamerę po to, żeby może się ta lalka poruszy albo coś, nie wiemy. Dobra, postawiłem tam Sira. Już mamy obraz. Ja pierdolę, co to jest za wieża? Słuchajcie, to jest bardzo podobna wieża w mieście, w którym jestem. Powaga! Powaga! Co jeszcze chcesz przekazać? Jak wyglądał twój poprzedni właściciel? Jak wyglądali? Możesz opisać któregoś z nich? Oj, shit. Znów się gęsto robi, znów zaczynam coś słyszeć. Halo, halo? Mogę zobaczyć twarz poprzedniego właściciela? Właścicielki?
Jeżeli nie chcesz, to nie pokazuj. No rzeczywiście, pokazała jakąś postać. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. To niezwykłe. Na Sir pojawia się obraz wieży, a następnie wygląd poprzedniego właściciela. Postać jest ubrana na czerwono. Co myślicie o tym? Czy kolor czerwony nie kojarzy się z czymś złym? Co jeszcze zapytać? Dobrze, dziękuję ci za te odpowiedzi. A możesz opisać pomieszczenie, w którym się znajdowałaś kiedyś? Jakieś pomieszczenie, które najlepiej zapamiętałeś, zapamiętałaś. Jest naprawdę pogrzane. To jest pogrzane. Rzeczywiście pokazała postać, wieżę. To co widzisz teraz? Opisz pomieszczenie, które najlepiej pamiętasz. Zaczynam opadać sił. W ogóle moje oczy wyglądają, jakby miał zaraz zasnąć. O Jezus Maria. Jezu. O Boże. Pobierasz ze mnie energię? Nigdy tak zmasakrowany nie byłem. Przerażony, zmasakrowany. O Boże. Czuć tak tu obecność cholery, ale ja wiem, że jak tą lalkę zabiorę stąd, to już to zniknie. Pytanie, gdzie to jest? Wyświetl jakiś obraz, który... Jakikolwiek już chcesz. Dziękuję za te dwa obrazy. Co jest? Po prostu wow. Flux stał stabilnie przez większość czasu, widać to na wcześniejszym kadrze i nagle przewraca się. Na Sir znów pojawia się obraz zamku. Czy chodzi o skrzynię, która została zakopana w jakimś zamku? Co jest, kuli? Zamek, co tu się było? Co to kurwa? Czemu ten Flux leży tutaj? Kiedy on spadł? Ja pierdolę. Roztrzaskał się. O nie. Holy shit. Nie, to już jest za grube. Zapal światło. Holy shit. Nie, nie dam rady. Co tu za obrazy padają? O. Jak krzywo go położyłem? Nie wiem, widzowie. Trzeba będzie to przeanalizować. Ja mam dość. Ja mam serdecznie dość. Mam wrażenie, że ktoś jest za drzwiami. Czeka, aż wyjdę. Nie wiem, czy ten Flux krzywo, słuchajcie, stał. Może go krzywo położyłem, nie wiem. Takie dwa obrazy padły. Zamek znów. Mamy krzyż, czy cokolwiek tam jest.
Nie wiem, co oznacza sowa obserwowanie. Znów nie mam pewności, co się dzieje. Znów nie mam pewności. Czuję się osaczony, czuję się... Cały czas na mnie permanentnie coś wpływa. Nie wiem, słuchajcie, czy nie kończę i... walić to, spieprzam stąd. Po prostu. Światło zapalić. Nie wiem, co robić. Nie wiem, czy to nie jest opresja czasem. Widzowie, leżę. Mam przy sobie latarkę. Masakra. Jestem tak wyczerpany, słuchajcie, że nie pytajcie. Nie pytajcie. Ciekawe, czy na GT coś jeszcze będzie. Ja p***le padło, idę. Nie. Gdzie idziesz? I tu zaraz po mnie karetka przyjedzie. Co jest? Ja pierdolę. Śmiech dziecka słyszałem. O! Spierdolę stąd.
gdy położyłem się i już miałem powoli zasnąć, słychać nieznany głos jakby kobiety. Następnie w miejscu, gdzie była lalka, widzę ciemną postać, która patrzy się wprost na mnie. To było dla mnie za wiele. Bardzo mocno ta noc odbiła się na moim organizmie. Drodzy widzowie, dzisiejszy odcinek może i krótszy, ale myślę, że jasno pokazałem na tym materiale, jaka siła może egzystować w tego typu przedmiocie. Dziękuję za uwagę i do następnego.